Marcin Komenda, Głos Podkarpacia. Jesteśmy z Marcinem Januszem i od razu chciałbym zapytać, które to jest dla Ciebie zgrupowanie i jak się tutaj czujesz? Dzień dobry, to jest dla mnie drugie zgrupowanie. W zeszłym roku miałem przyjemność zadebiutować tutaj w reprezentacji seniorów. No, na razie jesteśmy kilka dni, czuję się świetnie. Atmosfera jest bardzo dobra, naprawdę nie ma na co narzekać. Powiedz mi, czy znałeś tu już chłopaków, czy większość chłopaków jest nieznana dla Ciebie, czy już poznałeś może te twarze, których nie znałeś i czy generalnie szybko się zaaklimatyzowałeś w grupie? Tak, no myślę, że wszyscy znamy się mniej więcej z ligi, same znajome twarze, nawet w roli reporterów, także wszyscy dobrze się znamy i aklimatyzacja była szybko. Oczywiście jest parę nowych zawodników, ale grupa jest otwarta, tak jak zawsze tutaj bywa i myślę, że nie ma problemu. Powiedz mi, Marcin, który z rozgrywających młodego pokolenia jest według Ciebie najlepszy i najbardziej perspektywicznym zawodnikiem? Nie wiem, szczerze. Wiem, że ma na imię Marcin. Tyle odpowiem. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jaką charakterystykę mają rozgrywających, z którymi będziesz rywalizował tutaj na kadrze? No to tak. Fabiana znam najmniej, ale z tego, co dało się oglądać, to no wiadomo, jest to zawodnik, który lubi grać szybko, kombinacyjnie i no jest to jeden z najlepszych rozgrywających na świecie. Rozgrywający, który poprowadził nas do Mistrzostwa Polski, także do Mistrzostwa Świata. Także to już samo mówi za siebie, także rozgrywający o najwyższej klasie. Z Grzesiem Łomaczem miałem przyjemność grać i trenować w Skrze Bełchatów. Również świetny rozgrywający, naprawdę. Solidny jak na ten poziom międzynarodowy. No i jest jeszcze jeden rozgrywający młodego pokolenia, Marcin Komenda, po świetnym sezonie w Katowicach. Tutaj widać, trzyma formę na kadrze, z dobrej strony się pokazuje, także wszystkie drzwi stoją przed nim otworem. Teraz sezon w Rzeszowie. Oczywiście wszyscy trzymamy kciuki. Także na rozegraniu jest dość ciekawa sytuacja.